Widzę rusza kadrowana, bo jęce rusza trojda. Trojda dana pompa, nie kochana nie masz, to ja pierwsza nie masz. Trojda, trojda dana pompa, nie kochana nie masz, to ja pierwsza nie masz. Kaczury i na wodka płaty, to pierwsza kadrowa idzie na armaty. Wojda, wojda dana pompa, ja kochana nie masz, to ja pierwsza nie masz, nie. Wojda, wojda dana pompa, ja kochana nie masz, to ja pierwsza nie masz, nie. Marnawy mamy, uwam drogę palę, przejdziem wszystko tyle, tylko mnogę wojda. Wojda dana pompa, ja kochana nie masz, to ja pierwsza nie masz, nie. Wojda, wojda dana pompa, ja kochana nie masz, to ja pierwsza nie masz, nie. Pobijemy po drodze, mocnani padnę, warszawianki pękiem całowali wojda. Wojda dana pompa, nie kochana nie masz, to ja pierwsza nie masz, nie. Wojda, wojda dana pompa, nie kochana nie masz, to ja pierwsza nie masz, nie. Pierwsi naprzód podniesiona złota woźny, przecież pierwsza kompania kadrowa wojda. Wojda dana kompania kochana nie ma, to ja pierwsza nie ma. Wojda, wojda dana kompania kochana nie ma, to ja pierwsza nie ma. Thank you.
Jesteśmy na peronie 16.40, rusza pociąg popołudniowy w relacji Chabów, Skansen, Rabka, Zaryte. Szanowni Państwo, z przodu tego składu mamy parowóz, który już Państwo mogli widzieć podczas parady parowozów. Parowóz OL4969, numer taborowy. I tutaj prezentujemy skład pociągu pospiesznego. Z przodu... zaraz za parowozem widzą Państwo wagon bagażowy, pocztowy. I szanowni Państwo, niespodzianka. Trakcja podwójna. Czy to jest przypadek? Nie. Wielokrotnie na liniach górskich o trudnym profilu, na pociągach towarowych parowozy poruszały się w trakcji podwójnej. Także tutaj, tam gdzie była potrzebna już duża moc na to, żeby skład była. Pomachajmy tutaj maszyniście panu Czesławowi. Pomachasz panu maszyniście? Żeby skład miał odpowiednią moc pociągową, to bardzo często stosowało się trakcję podwójną. I tak jak niektórzy z Państwa już może słyszeli, wypowiedź pana Macieja, naczelnika Skansenu, ten skład troszeczkę różni się od obecnych, tak? Dzisiaj pociągi towarowe kojarzą się nam z jednolitym składem. Dawniej pociągi te były złożone z przeróżnych wagonów. Wagonów krytych, wagonów odkrytych, a nawet takich wagonów jak tutaj widzą Państwo pierwszy wagon drewniany w takim szarej malaturze. Jest to wagon gęsiarka. Wagon gęsiarka przystosowany do przewozu gęsi, drobiu. Dzisiaj odbywa się to, powiedzmy, wielkimi ciężarówkami, busami klimatyzowanymi. Dawniej no, nie było takich możliwości, także tutaj w tym przypadku kolej też świadczyła jak najbardziej takie usługi. Ciekawostką jest to, że wagon ten został wyprodukowany w 1934 roku w fabryce w Sanoku, czyli dzisiaj my kojarzymy tą fabrykę jako fabryka Autosana, natomiast fabryka ta zaczynała nawet nie od produkcji wagonów kolejowych, ale od wagonów tramwajowych.
Następnie mamy wagon do przewozu różnego rodzaju płynów, paliw i tak dalej. Kolejny bardzo ciekawy wagon wapniarka, tutaj w tym przypadku z możliwością nie tylko otwierania bocznych ścian, ale także ścian, także tutaj włazów sufitowych. I myślę, że już niektóre osoby przeczytały. Kolejny wagon, co tam mamy napisane? Zjednoczone Browary Warszawskie, Szanowni Państwo. Czyli taki ulubiony trunek przez niektóre osoby też właśnie był przewożony takimi wagonami chłodniami. Dawniej, no, transport drogowy był bardzo szczątkowy, także tutaj trzeba pamiętać, że jeśli chodzi o w ogóle transport osób, czy przede wszystkim transport towarów, to była głównie kolej. Oczywiście tutaj wagon chłodnia też można powiedzieć bardzo, bardzo leciwy. 1930 rok, także no jest już, można to powiedzieć, nie lada zabytek. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że jest to szynobus SN61, bo tak wiele osób tego typu pojazdy dzisiaj określa. Natomiast dawniej tego typu pojazdy były wykorzystywane na liniach lokalnych w ruchu podmiejskim. Natomiast trzeba też podkreślić dosyć ważną, istotną część w historii tego typu pojazdów, bo trafiała się także obsługa, tutaj już kolejny raz powiem, prestiżowych pociągów ekspresowych, na przykład pociąg Tatry relacji Warszawa-Krynica-Chabówka. Pociąg dzielił się tutaj w Chabówce na dwa składy. Jeden skład jechał przez Nowy Sącz do Krynicy, drugi do Zakopanego. Oczywiście skład był złożony na przykład z dwóch takich pojazdów plus wagony, ryflaki, które już Państwo mieli możliwość zobaczyć. Tak samo w latach 60. Z Warszawy taki pociąg sezonowy Błękitna Fala do Świnoujścia, też pociągi dalekobieżne były takimi składami obsługiwane. Oddaję mikrofon panu Piłsudskiemu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Na wstępie wita Was kilka grup rekonstrukcji historycznej, między innymi 4 Pułk Piechoty Legionów z Kielc, Giercha Artyleria z Przemyśla, Giercha 1 Pułk Piechoty 1 Brygady Legionów Polskich, Giercha Zgrupowanie Żmija w Barwach 1 Pułku właśnie Legionów. Proszę Państwa, epopeja legionowa zaczyna się w 1914 roku, 6 sierpnia. Wtedy jeszcze nie było Legionów, to była pierwsza kompania kadrowa, która, jak Józef Piłsudski powiedział, idą budzić Polskę do zmartwychwstania w okolice Miechowa, później Kielce. Niestety powstanie jako takie nie wyszło, gdyż Piłsudski swoje zaplecze tajnych organizacji zrobił w rejonie Dąbrowy Górniczej. Władze austriackie stwierdziły, że nie pójdą na Dąbrowskie, tylko na Miechowskie, czyli właśnie przy okazji też Kielce. Po tym nieudanym jakby powstaniu przekształcili Austriacy dzięki Naczelnemu Komitetowi Narodowemu, który został utworzony przy Armii Austro-Węgierskiej, dzięki prezydentowi też miasta Krakowa Juliusza Leo, Legion Zachodni, Legion Wschodni. Legion Wschodni, czyli we Lwowie, Legion Zachodni w Galicji, w Krakowie. Legion Zachodni niestety nie miał żadnych tam superlatyw w składzie osobowym, w związku z tym został rozwiązany, został tylko Legion Zachodni, z którego formowała się późniejsza 1 Brygada Legionów Polskich pod dowództwem brygadiera Józefa Piłsudskiego, szefa sztabu Kazimierza Sostkowskiego, majora wtedy Rydza Śmigłego, a z 2 i 3 pułku, które były przed kadrówką sformowane na krakowskich oleandrach, powstała 2 Brygada Legionów Polskich pod dowództwem wtedy, na początku to był po Szkole Wiedeńskiej Oficerskiej, porucznik wojsk austriackich Józef Haller. Po działaniach na Karpatach dostaje podpułkownika Legionów. I tak de facto on jest oficjalnym dowódcą 2 Brygady, ale tak naprawdę dowodzi generał Zygmunt Zieliński.
we wszystkich wspomnieniach, które na dzień dzisiejszy mamy i które pamiętniki, które w tej chwili zdobywamy z różnych archiwów, wiemy, że tak naprawdę je sprowadził kto inny. Ale w kartach historii Józef Haller bardziej znany jest wszystkim z Błękitnej Armii. Jeżeli chodzi o naszą piękną artylerię, która tutaj się jeszcze dzisiaj będzie prezentować, mamy artylerię Legionów Polskich. Artylerię legionową w sumie Wojska Polskiego zaczął tworzyć Otokar Brzoza Brzezina w krakowskich Przegorzałach. Pod krakowskich Przegorzałach. Niestety Austriacy nas traktowali cały czas jako niby sojusznik, po macoszemu, jako mięso armatnie. W związku z tym pierwsze armaty, jakie dostał Otokar do przeszkolenia żołnierzy, pamiętały jeszcze okres wojen napoleońskich. Z czego jedna armata była tak pęknięta, że nie dało się w ogóle z niej oddać żadnego strzału. To wiemy z wspomnień właśnie Otokara Brzozy Brzeziny. Po czym zadepeszował do Krakowa, do komendanta Legionów, czyli do ogólnie marszałka późniejszego Józefa Piłsudskiego, że jest problem z armatami, które przysłali nam Austriacy. Po wizytacji komendanta w Przegorzałach, gdy zobaczył, jaki jest stan tych armat, przyjechał momentalnie do Krakowa, do naszego sztabu krakowskiego i podobno robił taką borutę, że do dziś dnia wszyscy tam o tym pamiętają. Szczególnie mury, bo okazało się, że komendant główny, który był odpowiedzialny za to, nie był go w sztabie, tylko był w klubie garnizonowym. Akurat spożywał obiad czy coś takiego. Gdy to się dowiedział późniejszy marszał, czyli Józef Piłsudski, udał się od razu do klubu garnizonowego. Podobno przy ludziach takie joby szły, że pękajcie narody. A wiemy dobrze, że Józef Piłsudski był znany z tego, że miał cięty język. Widzimy teraz patrol legionowy, który pilnuje porządku, żeby nic się nie działo w czasie załadunku żołnierzy na pociąg. Przenosimy się o 100 lat, ponad 100 lat, na peron przy strefie przefrontowej. Patrol porusza się wolno, obserwując teren, czy nic się nie dzieje. Żołnierze grają w karty, zawijają ludę. Oficer legionowy z oficerem austro-węgierskim, oberleutnantem, rozmawiają, omawiają różne szczegóły. Nie wszyscy Austriacy byli ci źli. Część była z pochodzenia polskiego i naprawdę poczuwali się do tego, że są Polakami. Ponadto wszystko wsi spokojna, wsi miła, ale tylko tam, gdzie nas nie ma. To sobie wymyśliliśmy kiedyś, jak czytaliśmy wspomnienia legionowe. Dlaczego? Ponieważ tam, gdzie nie było frontu, człowiek oddychał, był w miarę spokój. Tam, gdzie front się zaczynał, już tak kolorowo nie było, już niestety były trupy. Wojna to okrutny los i nikomu nigdy tego nie życzy. Dlaczego u nas się świętuje coś fajnego, czyli setną rocznicę odzyskania niepodległości? Ponieważ dla nas to jest wielkie święto. Dla zagranicy ogólnie to jest koniec pierwszej wojny, największej tragedii w dziejach. Gdzie zostały użyte po raz pierwszy gazy bojowe. Notabene nie pod Ipry, jak wszyscy wałkują, tylko tu w Polsce pod Wolimowem był pierwszy atak gazowy. Także to jest taka ciekawostka dodatkowa dla wszystkich historyków, którzy powielają nie wiedzieć czemu różne dziwne błędy. Jesteśmy w Chabówce. Powiedzmy, że to jest dworzec kolejowy o 100 lat, ponad 100 lat temu. Czekamy na transport, który ma przyjechać, załadować żołnierzy Józefa Piłsudskiego, czy to Hallera, na front. Czekamy, co się wydarzy jeszcze, bo na razie jest spokój. O dziwo jest spokój. Przeważnie zawsze była nerwówka. Nawet jeżeli to było miejsce już zajęte przez Austriaków, nie zawsze było tak wesoło i spokojnie. Wracając jeszcze do historii legionów Piłsudskiego i nie tylko. Legiony liczyły sobie 3 brygady. I później, po kryzysie przysięgowym, bo trzeba przypomnieć, że w 1917 roku Józef Piłsudski nie zgodził się na to, żeby legioniści przysięgali na wierność. Przysiędze było króla polskiego, tylko de facto go nie było. Mieliby przysięgać na wierność Wilhelma, cesarza Niemiec. W związku z tym wszystkie prawie pułki rzuciły szablony. W momencie, ogólnie tylko to po legionach była komenda. Wszyscy się liczyli z tym, że zostaną albo aresztowani, albo internowani.
gdy miało dojść do przysięgi, ówczesny pułkownik Janusz Szajdis był z komendą i wysłannikiem pruskiego generała von Wesselera, który był wtedy gospodarzem Warszawy, na przysięgę legionów. Legioniści odmówili złożenia przysięgi. Janusz Szajdis wygłosił bardzo kwiecistą mowę, że też jest żołnierzem legionistą i tak dalej, ale wszyscy legioniści raczej tego już nie słuchali, bo skoro się biliśmy, i to dobrze, żeśmy się bili, zawsze udowadnialiśmy wojskom austro-węgierskim czy to pruskim, że żołnierz polski się bije, dobrze się bije o wolność naszą i waszą. I cały czas to musimy udowadniać, że jesteśmy na pierwszej linii, tam gdzie jest najgoręcej. W związku z tym nie, albo będzie Polska, albo trudno, będziemy siedzieć w więzieniu. No i niestety ta druga opcja wyszła, ale dzięki temu, że po roku 18 wszystkie stare układy się rozpadły, jak kiedyś marszałek zaszartował, nic z tego nizowego mamy Polskę na pierwsze. Wystrzały artyleryjskie, też jestem w strefie przykwałtowej. Wywołują one lekkie zamieszanie, ale szybko widzę uspokojone przez oficerów i legionowych, i oficera austriackiego. Widzimy tutaj wjeżdżający pomału pociąg. Widząc to, żołnierze zaczynają zabierać się do drogi. Dowódca patrolu macha w kierunku maszynisty, który jednak nie odpowiada. Pada strzał. Okazuje się, że mieli starcy żołnierze, aby tego żołnierza ostrowo-górskiego. Dowódca maszynisty nakazuje. Gdyż agencja KMO zajmowała się wymiana. Będziemy zostały wysłane do artylerii. Będziemy z nimi ocierać. Mimo co się dzieje, że nie ma wsparcia artylerii, mimo że CKM sieje współczesne drogi, carscy żołnierze, którzy planowali lokomotę, i artyleria bije coraz celniej. Cenny pociąg, dzięki temu, że mają przewagę w postaci artylerii, która jest królową wojen. Tutaj się właśnie włączyła artyleria z innej strony frontu po zawiadomieniu sztabu o zaistniałej sytuacji i poproszeniu o wsparcie ogniowe.